Witam bardzo serdecznie w kolejnym poradniku. Zajmiemy się dzisiaj nazewnictwem, o błędach, jakie mogą powstawać, pisząc pierwszy raz jakieś programy oraz zwyczaje, które po prostu trzeba wyrobić, inaczej może być dosyć krucho podczas programowania, albo ktoś po prostu nie będzie rozumiał tego kodu, który sami napiszecie. Jeżeli piszecie kod tylko i wyłącznie dla siebie, to za bardzo nie musicie oglądać tego filmu, ale wypadałoby chociaż tak na swój użytek popróbować pisać tak, jak po prostu utarły się pewne zasady. Dlatego przejdziemy do konkretnych rzeczy. Po pierwsze, jeżeli nazywacie cokolwiek zmienne czy funkcje i robicie to po prostu po to, żeby komuś potem przekazać, robicie to w jakimś zespole, najlepiej jest pisać po angielsku. Angielskie nazewnictwo ma to do siebie, że jeżeli piszecie wszystko poprawnie, nie ma takiej szansy, żeby wyskoczyły jakieś błędy językowe. W stylu, tak jak w języku polskim, często widzę, że w programach ktoś zaczyna pisać o, ęży, nasze polskie litery. Kompilatory nie są do tego przystosowane zbytnio, żeby przetwarzać takie litery. Oczywiście można to zrobić w mniejszy czy większy sposób. Ale to jest dosyć niewygodne, zajmuje dosyć sporo miejsca i przede wszystkim ważne jest, żeby każdy was zrozumiał. Jeżeli ktoś wymaga od was, żeby pisać po polsku, możecie pisać po polsku, oprócz stawiania polskich liter. Czyli jeżeli chcemy napisać, powiedzmy, proste łóżko. Jedno z prostszych przykładów, które ma już na wstępie trzy litery polskie. Nie piszemy tego w taki sposób, piszemy w taki sposób. I jak można od razu zauważyć, nie jest to w ogóle zrozumiałe na pierwszy rzut oka i wprawia każdego zdziwienie, co to może być, przynajmniej przez jakieś 10 sekund, czy 12, czy w ogóle, jeżeli ktoś pisze w taki sposób, może dosyć nadwyrężyć zasoby drugiego człowieka. Dlatego zamiast pisać łóżko, piszemy nawet krócej, ale po prostu będzie wiadomo, że to jest to, na czym nam zależy. Co jeszcze można dodać do tego? Utarło się, że jeżeli ktoś chce pisać, powiedzmy, jakieś funkcje, na przykład, albo pisze to w ten sposób, albo w ten sposób. Tak samo jest z różnymi pętlami typu for, albo z jakimiś ifami, czyli po prostu sprawdzamy, czy coś jest takie, a nie inne. To już zależy praktycznie od was, czy piszecie to w ten czy inny sposób, chyba że ktoś was zmusi do tego, żebyście robili to w dany sposób. Niektórzy lubią pisać to w ten sposób. Wtedy jest mniej linijek kodu. A jeżeli zrobicie to w ten sposób, to widzicie przynajmniej, gdzie, w której linii
zaczyna się i kończy wasza funkcja. Ja powiem tak, ja stosuję to w przypadku różnych funkcji. A jeżeli chcę zrobić po prostu jakiegoś ifa, to nie robię tego w ten sposób, bo już tutaj bardziej mi to koliduje. Wolę zrobić to w ten sposób. Czyli po prostu mieszam style, jest mi to bardziej na rękę. Widzę po prostu, w którym miejscu mam funkcję, w których miejscach mam albo jakieś pętle, albo właśnie sprawdzanie różnych rzeczy. Na razie nikt nie wymaga ode mnie, żebym to robił w inny sposób. W ten sposób jest mi wygodnie, dlatego tak robię. Co zresztą widać na tych przykładach. Niektórzy wolą w ogóle pisać w jednej linii. Miałem jednego kolegę, który po prostu uwielbiał pisać w jednej linii. Równe 0, potem pisał, że jakaś tam potem start i wszystko pisał w jednej linii, jeszcze chwalił się potem, że cały program napisał w jednej linijce. Co prawda dosyć śmiesznie to wyglądało, bo wszystko w jednej linii to też można przydobrzyć. Zwłaszcza, że potem spróbujcie i znaleźć błąd w takim programie, ale jak komuś jest wygodnie, to już jego sprawa. To tak. Co jeszcze jest zwyczajem, który się stosuje praktycznie wszędzie, to to, że każde jakieś zmienne zaczynamy od małej litery. Wszystko inne piszemy z wielkiej litery. Jeżeli gdzieś się pomyliłem, że wszystko, to może są jakieś wyjątki, ale generalnie wszystko oprócz zmiennych jest pisane zazwyczaj z wielkiej litery. Niektórzy piszą jeszcze zmienne z podkreśleniem. Ja tego nie stosuję, bo dla mnie podkreślenie to za bardzo nic nie mówi. Tak samo, jeżeli piszemy program, możemy oddzielać naszą część składową zmiennej, czyli jeżeli chcemy nazwać na przykład MoveSpeed, to już drugi człon możemy napisać z wielkiej litery. To jest dopuszczalne, nawet tak się stosuje zazwyczaj, że jeżeli mamy nawet trzeci czy czwarty człon nazwy, to piszemy kolejny też z wielkiej litery, żeby było widać, było bardziej przejrzyste to, czego to dotyczy. Trochę poprawię ten kod, żeby nie było żadnych problemów, bo potem wrzucę. Niektórzy lubią, jeżeli wszystko jest zrobione bez spacji, czyli zostawiamy to wszystko tak jak jest. Ja lubię to jednak oddzielić po jednej spacji, dlatego że wtedy widać jak na dłoni, gdzie mamy jakieś zmienne, do czego przyrównujemy. Niektórzy jeszcze po nawiasach lubią sobie dawać spacje, ale to już mówię, to nie jest aż takie zwyczajowe, żeby tutaj to omawiać. Dodatkowo, jeżeli chcecie robić coś
stylu Current Point plus plus to jest bardzo mile widziane. To jest po prostu szybki zapis. Jeżeli chce Wam się bardzo pisać, to możecie zrobić. Na przykład równa się. To jest dokładnie to samo. I tak zazwyczaj robi się, jeżeli chcecie zrobić plus 2, plus 3, plus 4, inną niż plus 1. Jeżeli chcecie zrobić plus 1, to już lepiej zrobić plus plus. W innym przypadku tutaj po prostu wpisujemy. Ewentualnie, jeżeli jeszcze chcecie dodać jakąś liczbę, to po prostu plus równa się 1. I wtedy też dodamy tą liczbę do naszego current point. To są różne style pisania, ale praktycznie to samo wychodzi. Tak, plus równa się 3. Wszystko będzie działać tak jak trzeba. Ale jeżeli mamy 1, to tak samą jedynkę to śmiesznie pisać. Zazwyczaj robi się current point plus plus. I myślę, że to by było na tyle. Zazwyczaj robi się jeszcze przerwy pomiędzy różnymi funkcjami, żeby było to bardziej widoczne, jeżeli mamy dużo kodu i robimy. A i ważna rzecz jeszcze, pisać jakieś komentarze do tego, co zrobiło się przed chwilą. Tutaj mamy przykład, że jest używana w inicjalizacji, czyli na początku programu wywołania. To tak samo piszemy na przykład, że albo po angielsku, albo po polsku. Tutaj to już za bardzo nie ma znaczenia, chyba że piszecie to dla osoby angielskojęzycznej. Ja zazwyczaj piszę wszystko po angielsku, żeby to było jakieś uniwersalne. A tutaj powiedzmy, że tutaj akurat nie ma znaczenia, czy piszemy po polsku, czy po angielsku. To jest po prostu przypis. Zazwyczaj robi się też bez polskich znaków, bo przy zapisywaniu może czasami wyjść jakiś krzaczek z tego. I w ten sposób opisujemy nasz kod. Mam nadzieję, że to pomogło, przynajmniej trochę rozjaśniło to, co może mieliście, może nie macie, dopiero zaczynacie. I mam nadzieję, że jeżeli się spodobało, to dacie łapkę w górę, jeżeli nie, to w dół. To już zależy od Was. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić przez stronę na Facebooku. Wystarczy, że w wyszukiwaniu wpiszecie Simon Goldbert i będziecie mieli mój profil. Możecie dodać mnie do znajomych. Ja chętnie odpiszę, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania. Lub możecie się skontaktować do mnie przez aplikację Discord, którą możecie albo ściągnąć, albo po prostu online zadzwonić do mnie. To jest praktycznie to samo co TeamSpeak, Skype i takie inne rzeczy, tylko po prostu możecie to zrobić online. Link do mojej grupy na Discord. Możecie tutaj nawet pisać w czacie i do Facebooka będziecie mieli w opisie. Ewentualnie właśnie, jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć czegoś o programowaniu, innych rzeczach, jeżeli będziecie mieli z czymkolwiek problemy, możecie do mnie pisać w każdej chwili wolnej. Odpiszę. I zapraszam do nowych filmów, do komentowania i napiszcie, co następne mam nakręcić,
Z czym wam największe problemy sprawia Unity, programowanie? Postaram się umieścić to w kolejnych filmach.